to nie jest jakiś film, czy pro, czy antyaborcyjny, ale to jest film, który uświadamia doniosłość samego faktu, że ktoś będzie albo kogoś nie będzie, że to dziecko zaistnieje albo nie zaistnieje. To wszystko dzisiaj jest, byłoby bardzo trudne do przeprowadzenia, bo by każdy producent wrzeszczał, że to publiczność nie będzie chciała tego oglądać. Ta uwaga, którą można było poświęcić na detal, na szczegół, na osę, na stłuczoną szklankę, na to wszystko, na te roślinki, którym łamie gałązki bohaterka, na te pauzy, którymi oni grają, to wszystko dzisiaj byłoby bardzo trudne do przeprowadzenia, bo by każdy producent wrzeszczał, że to publiczność nie będzie chciała tego oglądać. I na pewno to dzisiaj dekalog oglądany na smartfonie przepada, bo to się nie przenosi przez smartfon. To trzeba słuchać w ciszy i w pustej sali, w ciemnej sali, żeby to wysłuchać uważnie. No oni przepięknie grają i to jest bardzo przejmujące, bo ta siła gdzieś nie wiadomo skórędy właściwie przenika. Ja tak na to patrzę i wtedy tak patrzyłem, że to właściwie, gdyby streścić w paru zdaniach, to jest bardzo prościutkie opowiadanie, a tymczasem ono jest w jakiś sposób majestatyczne. Ono dotyka wielkości życia w sposób taki podniosły, a to wynika tylko z tych drobnych ruchów, które są ruchami reżysera i które się tutaj sprawdziły. I chyba dlatego to tak, nie wiem, dla mnie to ten film żyje pełni, ale może Państwo już nie są tego zdania. Podobno każdy ma swój ulubiony odcinek dekalogu. Ja muszę przyznać, że ten odcinek jest moim ulubionym odcinkiem dekalogu. I akurat te wszystkie rzeczy, o których Pan powiedział, te wspaniałe detale, ta wybuchająca, Pan to wybuchające pudełko zapałek, ta osa właściwie, to wszystko, co powiedziane właśnie poprzez te detale, każdy z nich coś znaczy, każdy z nich jest jakimś symbolem, a jednocześnie doskonale zintegrowany z całą tkanką filmu. Natomiast korzystając z okazji, że mogę Pana o to zapytać, chciałem się podzielić takim dylematem, który właściwie mi towarzyszy od czasu, jak obejrzałem ten film po raz pierwszy, czyli pewnie zimą roku 90, bo wtedy on był pokazywany w polskiej telewizji. Mianowicie pytanie jest takie, czy ten dylemat fabularny, który tutaj jest przedstawiony, czy on jest prawdziwy czy pozorny i jakiego typu filozofię, jakiego typu sposób myślenia za nim stoi. Bo mianowicie dylemat jest taki. Bohaterka przychodzi do lekarza i mówi albo mój mąż umrze, albo ja muszę zabić dziecko, żeby usunąć dziecko, zrobić aborcję. Kobieta wykształcona, światowa, prawdopodobnie o szerokich horyzontach myślowych. Dlaczego akurat w taki sposób to przedstawia? Przecież takie znajomość życia podpowiada wiele innych wyjść, wcale nie drastycznych. Może urodzić dziecko i być z mężem, może się rozstać z mężem, może być z tym drugim mężczyzną. Wcale nie ma żadnej jakiejś nieusuwalnej konieczności tego, żeby takie równanie przedstawiać. No tak, ale wie Pan, tam jest ukryty drugi film, któregośmy nie widzieli. Jak do tego doszło? To nie jest prawda, co ona mówi, że to się w przyrodzie nie potwierdza. Ta miłość do dwóch mężczyzn naraz robi wrażenie jakiejś bajki, bo nie mamy w ogóle wyobrażenia o tym, kim jest ten drugi mężczyzna i dlaczego on uzupełnia to małżeństwo, które uchodzi za dobre. To jest wszystko poza filmem i tak żeśmy, zresztą Krzysztof jak to kręcił, to często mówił, że dla niego właściwie to jest film o Bardinim, o tym lekarzu, że to on jest, jego dylemat go najbardziej przejął. Że to, co gra Janda jest tutaj po prostu mętne i nie wiemy też przecież na końcu, czy postać Łukaszewicza
czy on będzie wiedział o tym, że to jest nie jego dziecko, czy nie będzie wiedział, to nie zostało rozstrzygnięte. Natomiast co zostało rozstrzygnięte i to było na pewno intencją Krzysztofa, to taka świadomość, że to nie jest jakiś film czy pro, czy antyaborcyjny, ale to jest film, który uświadamia doniosłość samego faktu, że ktoś będzie albo kogoś nie będzie, że to dziecko zaistnieje albo nie zaistnieje. To ma ciężar tego dramatu, więc to mi się zdaje, że przypomina o innym filmie, którego tu nie ma, który zdarzył się poprzednio. Nie wiemy o tym, czy Janda powie, czy nie powie. Nie wiemy, co znaczy słowo progresja. Czy progresja znaczy postęp choroby, czy wystąpienie. Nie wiemy, czy ordynator mówi to, co mówi, bo chce uratować dziecko, czy dlatego, że uważa, że mąż nie przeżyje. No tam troszkę są sugestie. Ja bym miał wrażenie, że on tego dziecka nie ratuje. On ratuje raczej ją w jakiś sposób. Przed nią samą, ale to już jest kwestia takiej delikatnej tkanki, że tu nie można nic przesądzić. To jest grane specjalnie właśnie tak, żeby nas trzymać w pewnym napięciu. Czyli pan twierdzi, że jest to bardziej historia lekarza niż historia... Nie, pamiętam, że Krzysztof się tak bardzo tą historią lekarza przejął, że on uważał ją za bardzo ważną, a mniej może właśnie ważne było to co przeżywa Janda. Ale to wspominam to przecież przez mgłę owych lat. Ja byłem przecież producentem tego filmu. To nic nie znaczy, bo Krzysztof był moim zastępcą, czyli też producentem. Myśmy się użerali oczywiście z telewizją, ale użeraliśmy się też z naszym koproducentem niemieckim. Ten film powstał w bardzo wielkich bólach i on był kręcony, akurat ten jest jednym z wcześniej kręconych odcinków, ale to był sam koniec PRL-u. I po prostu kończyły się już pieniądze na wszystko. I ja jeździłem między innymi z odcinkiem Dekalog 1 i odcinkiem Dekalog 5, szukając, kto nam dopomoże. Chodziło już tylko o taśmę, że my to nakręcimy. Nakręcimy za nawet najgorsze, najmniejsze pieniądze. Ale taśma była dewizowa. Zresztą Państwo zauważyli ten PRL w pytaniu o paszport. Każdy dzisiaj, mając paszport w kieszeni, uważa, że to jest takie naturalne. Nie, to był wielki przywilej. I paszportu nie wolno było nawet długo trzymać w domu. Po przyjeździe tam był jakiś termin, 3 dni, trzeba było zdawać. Nie było tego, że człowiek sobie wyjedzie, kiedy zechce. Najczęściej na każdy wyjazd paszport wydawano od nowa. Rzadko kiedy był paszport wielokrotny. Więc to były to zupełnie inne miary. I myśmy pod koniec, kiedy już zrobił się kryzys, Nie zapomnę mojej rozmowy właśnie z panią redaktor, która prowadziła to i ona wyszła z pomysłem, że przecież nie musi być 10 przykazań, 8 wystarczy. Ja słyszałem, że kiedyś Żydzi to samo mówili Mojżeszowi, żeby się wykłócił z Panem Bogiem i może odpuścił jeszcze parę przykazań, szczególnie to 6, ale to chyba jest już głupstwo. I w końcu, wie pan, to co ja się, to dziś opowiadam właściwie ku pokrzepieniu serc tych, którzy marzą o naszej profesji. To jest profesja tak właśnie rozchwiana, tak śliska, tak nieokreślona. Ja z tym filmem jeździłem między innymi po różnych produkcjach katolickich w zachodniej Europie, po São Paulo, byłem na katolickim tagu w Niemczech. I wszędzie prosiłem o te drobne pieniądze, żeby taśmy kupić na brakujące odcinki. I bardzo to było źle przyjmowane. Mówiono, ten film nie ma sensu. Kto dzisiaj pamięta o 10 przykazań? Nikt nawet nie umie wyrecytować. I w związku z tym powiedziano nam właśnie niemieccy, katolicy, włoscy, że ten film jest absolutnie nie na czasie i że nie warto w niego wkładać pieniądze. Włożył pieniądze Marwet Durniok jako producent, który był po prostu raczej hazardzistą i powiedział, nie wiem, czy ja w to wierzę, czy nie wierzę, ale jak nikt nie chce dać, to ja właśnie dam. No i zarobił na tym majątek. Także to dobre wskazanie dla wszystkich hazardzistów, że czasem można wygrać przez taką decyzję na przekór. Ale jeśli chodzi o te kręgi, które powinny jakby być duchowo bliskie tej historii, bardzo były oporne i było niezwykle oporne wobec pierwszego przykazania.
to właśnie największa krytyka w Niemczech była, że tak otwarcie o Bogu nie można mówić w telewizji, bo to odstręcza ludzi od religii. Tak twierdzili, powtarzam, relator ofiar z obrzydzenia. Przepraszam, chcę jeszcze troszeczkę pociągnąć ten wątek głównej intrygi fabularnej. Bo mnie jednak nurtuje postawa głównej bohaterki i to niezwykły zakład, którego ona dokonuje. I w swoim własnym myśleniu o tym filmie tak pomyślałem, że w gruncie rzeczy to chodzi o motyw ofiary tutaj. I zresztą jakoś tak odszukiwałem ten motyw ofiary w innych odcinkach Dekorowi także, bo ona mówi tak, no muszę złożyć ofiarę z jednego człowieka, tak? Albo złożę z ofiary z męża i wtedy dziecko będzie żyło, albo złożę ofiarę z dziecka i wtedy mąż przeżyje. I pytając o to, jaki sposób myślenia stoi za tym zakładem, który ona robi, który nie jest zakładem oczywistym wcale, no tak sobie to wykoncypowałem, że ona żyje w kontekście religii starotestamentowej, gdzie ofiara jest, że tak powiem, podstawą. A lekarz jak gdyby wymyka się z tej pułapki, jak gdyby negując myślenie oparte na ofierze. Nie wiem, dla mnie ona przede wszystkim nie tyle żyje ofiarą, ile żyje w nieprawdzie. I ona jest głęboko skłamana, jeżeli ta relacja z dwoma mężczyznami jest zrelacjonowana szczerze, to świadczy o tym, że z nią jest coś nie w porządku, bo to jest nienaturalna relacja. To jest relacja, w którą ja tak wprost nie wierzę. To tam musiało być coś innego. Czy ten mąż już był chory, jak ona go zdradziła, czy zdradziła go, a on wtedy zachorował. No to są zupełnie inne etapy rozwoju tej historii. A my tego nie wiemy, to wszystko jest przed filmem. Natomiast nie ma żadnego racjonalnego powodu, jeżeli ona tak długo wyczekiwała dziecka, żeby to dziecko nie było przyjęte przez jej męża. Można przypuszczać, że będzie przyjęte. Natomiast Łukaszewicz przepięknie zagrał ten właściwie epizod poza chorobą, ale tak delikatnie grającego go nie pamiętam nawet. Wydaje mi się, że to bardzo... Bardzo mu to szczęśliwie poszło. Tak on nadaje tej frazie taką ciekawą intonację, taką refleksyjną, tam wszystko brzydło dookoła, tak jak tak. Chciałem go zniechęcić. Wspominaliśmy o tych wielkich planach, o tych zbliżeniach. Też istnieje taki sposób opisywania Kieślowskiego, który mówi o tym, że te jego kolejne filmy są coraz bardziej wyrafinowane pod względem estetyki filmowej, że te pierwsze z lat 70. przy całych ich walorach ogromnych były takimi filmami szorstkimi, takimi brulionowymi często. Natomiast już właśnie w Dekalogu przykłada wielką wagę no, do takiej niekonwencjonalnej pracy z estetyki filmu. I później jak przechodzi do filmów francuskich, to jest już taki wysmakowany, deestetyzowany. Ja raczej pamiętam, że on uważał, że się nie da nakręcić 10 filmów z tym samym operatorem i że one nie mają być do siebie podobne, tylko każdy ma być polem dla innego operatora. Tutaj Kłosiński fotografował własną żonę, więc było to szczególnie troskliwe zdjęcie i rzeczywiście Janda wygląda przepięknie, prawda? Ona była i jest piękną kobietą, ale te zdjęcia bardzo są dla niej takie pochlebne. I wszystkie odcinki Dekalogu są przecież różne, to nie, można by już oczekiwać spójności. Ja zresztą jęknąłem, jak zobaczyłem na ekranie, że Państwo napisaliście serial. No wszystko, ale to nie jest serial i za serial tego się nie uważa. To jest antologia. To jest zupełnie inna szufladka. Więc jako, że jesteście specjalistami od szufladek, to proszę w imieniu Krzysztofa, żeby włożyć go do właściwszej szufladki. Żaden serial. Dopisku pierwszy sezon. No właśnie. Proszę Państwa, jeżeli są pytania od Państwa, to zachęcam. Tutaj mamy mikrofony, które będziemy podawali. Proszę bardzo. Wciąż się zastanawiam nad analizując te wszystkie obrazy, nad związkiem z samym tytułem, z tym, gdzie jest ukryte to Boże imię.
gdzie jest przynajmniej to L, jeśli już nie Elohim. Gdzie jest ukryty ten L? Dla kogo ten Elohim jest? I czy to jest mały L, Bożek pogański? Czy to jest ten Elohim wielki, którego wierzą, widzą lub doświadczają bohaterowie filmu? Jak Pan uważa, gdzie jest Elohim? Proszę Pana, tutaj jestem w niewygodnej sytuacji, bo nie mogę reprezentować Krzysztofa i mając go za przyjaciela, jednak muszę mu zostawić to pytanie i musimy sobie wyobrazić, że on by na nie odpowiedział. Ja myślę, że tutaj naprawdę jest Bożek, ale to jest moje odczucie. Tu o tym Bogu, jakim jest Stwórca, to tak nie bardzo ja go tutaj czuję. On był w pierwszym odcinku. Dzień dobry. Nie jest pytanie, bardziej może stwierdzenie, bo ja miałem wrażenie w kontekście motywacji bohaterki, że ona chciała właśnie zrzucić odpowiedzialność z siebie właśnie na lekarza w kwestii podjęcia tej decyzji. I z tego względu właśnie wydaje się, że nie interesowała ją klasyczna definicja prawdy, tylko prawda w ujęciu konsekwencjalistycznym. I chciałbym zapytać, co może pan Zanussi sądzi o takiej interpretacji? No i ja w jakiś sposób też ją sugeruję, mówiąc, że jeśli ona w moim przekonaniu żyje w nieprawdzie, że ona jest sama skłamana, no to to jest ten motyw, który jest powodem dramatu. No, gdybyż ona spojrzała na siebie przenikliwszym wzrokiem, to by oceniła swój stan swoich emocji. Natomiast ta prawda to było coś, na co Krzysztof był szalenie uczulony. No, zresztą wychodząc z PRL-u, wszyscy mieliśmy takie poczucie deficytu prawdy we wszystkim, nawet w drobiazgach, w szczegółach. Wszystko było powszechnie skłamane. No i nie wiem, czy Państwo znają ten epizod, on jest rozpowszechniany przez kilku świadków tej historii, między innymi przeze mnie, bo uważam, że jest to historia, która bardzo pięknie świadczy o Krzysztofie, ale to jest historia jeszcze sprzed dekalogu, kiedy Krzysztof w Berlinie prowadził takie zajęcia, konsultacje, zarabiał w ten sposób w trudnym stanie wojennym, a przychodzili tam studenci różnych szkół filmowych i przynosili jakieś jemu scenariusze. I po śmierci Krzysztofa, i to dobrych parę lat potem, pojawił się u nas pewien Szwajcar i poprosił o taką poważną rozmowę w gronie przyjaciół Krzysztofa, którego już na świecie nie było, i powiedział, że on musi opowiedzieć o swoim spotkaniu, bo on przyszedł z jakimś swoim pomysłem, coś o tym opowiedział, a Krzysztof powiedział, to nieprawda, ty kłamiesz. Po czym powiedział, a bardzo słabo mówił po angielsku jeszcze wtedy. Potem tamten coś jeszcze mówił, a Krzysztof powtarzał, ty cały jesteś nieprawdziwy, ty kłamiesz. A w końcu, ponieważ już zabrakło Krzysztofowi słów, bo ten angielski jego nie był bardzo bogaty, to wziął i temu człowiekowi dał w obie. No, proszę Państwa, człowiek poruszony, praworządny Szwajcar, pobiegł na komisariat, ale tam była kolejka w Berlinie. I on tak poczuł, że po pierwsze on ma akcent szwajcarski, a to Berlińczyków śmieszy. A po drugie, co on powie, że za własne pieniądze zapłacił 200 marek, żeby spotkać się z jakimś nieznanym polskim reżyserem, który mu dał po łbie. No, nikt tego przecież nie uwierzy. Powiedzą, że pan coś pomylił. I ja dlatego do tego wracam, że ten człowiek wrócił po śmierci Krzysztofa, już przyjechał do nas, mówiąc, że on jest jego serdecznym dłużnikiem, dlatego że Krzysztof okazał się jedynym człowiekiem, który wykazał troskę o jego dobro. No bo co Krzysztofowi miało zależeć na jakimś głupim Szwajcarze? No jak jest, jak kłamie, niech sobie kłamie. A on wie, że kto kłamie, to tonie. Więc on nie chciał, żeby być świadkiem, jak ktoś tonie, i się zaangażował, no może nie elegancko, ale skutecznie. Bo ten Szwajcar mówi, ja przemyślałem całe życie przez te 10 lat, ja mam żal do mojego ojca, że nie miał odwagi mi powiedzieć, że ja jestem skłamany, ja byłem całkiem skłamany, ja sobie wszystko wymyśliłem,
ale to nie byłem ja prawdziwy. I ta pasja do prawdy, a z drugiej strony właśnie ta troska, którą Krzysztof miał, że on napotkanego człowieka poczuł się do odpowiedzialności za każde spotkanie. To bardzo to mocno przeżywał. Dlatego odszedł od dokumentu, bo też miał takie poczucie, że tego nie można udźwignąć w dokumencie. I ciągnął za sobą te postacie ze swoich dokumentalnych filmów. Poczuł się za nie odpowiedzialny poza filmem. Film już dawno skończył bieg, a on się troszczył o to, co z tym człowiekiem się dzieje. I to bardzo piękne, no dosyć niepraktyczne. Ja dziś tą samą historię opowiadałem studentom gdyńskiej szkoły, ale powiedziałem, żeby nie liczyli na mnie. Ja nikomu po łbie nie dam. Ja taki wspaniałomyślny nie jestem. Ja się raczej pogodzę, że ktoś będzie tonął. No trudno. Powiem to, ale nic, ale nie. Ale po łbie nie dam. No, to nie mój temperament. Co tutaj widzę, że... Dzień dobry, jestem Janek. No. Takie pytanie miałem, znaczy pytanie, tak jakby bardziej rozważanie, otwarcie może kolejnej dyskusji. Właśnie tutaj już pan kolega zaczął właśnie o tym, o postaci Bardiniego, o panu ordynatorze, właśnie o tym, jak ta Janda, postać przez Jandę graną, próbuje na ordynatora tą właśnie odpowiedzialność zrzucić. Ona go wręcz bombarduje tą odpowiedzialnością i nie chce przyjąć. Tak naprawdę ciągle mówi, że nie powie, no bo nie wie. Sytuacja jest zbyt niepewna, zbyt wiele cudów widział w życiu, zbyt wiele sytuacji. No, zbyt wiele ludzi żyje, którzy żyć nie powinni. I potem sytuacja dochodzi do sytuacji skrajnej, gdzie ona ma właśnie to dziecko usunąć. No i przychodzi, to w sumie nie próbuje mu zabrudzić. No i wtedy on tą skrajną odpowiedź też oddaje, bo to w tym czerwonym świetle stoi, tak jak czerwone światło przy wywoływaniu zdjęć, no jakby się wywoływał jego wyrok tak naprawdę na to dziecko, na to tak naprawdę na życie, na związek. I też właśnie ciekawe jest to, że właśnie pan powiedział, że pan Krzysztof, drugi Krzysztof, chciał, w sensie uważał, że główną postacią, znaczy bardziej jakby na której bardziej się skupiał, był ten właśnie ordynator. I jestem ciekawy, jak pan widzi, jako że pan też Krzysztofa, tego drugiego, znał. Jak dla pana wygląda ta postać właśnie ordynatora? Jeszcze drugie takie pytanie, powiedzmy drobne. Bo pan Krzysztof Kieślowski mówił kiedyś, że on tych filmów nie robi po coś, by te filmy, nie wiem, by zmienić jakiś pogląd, by coś wywołać, tylko właśnie, żeby porozmawiać, o czym pana zdaniem pan Krzysztof Kieślowski chciał w tym filmie porozmawiać, jaką dyskusję chciał zagaić. Wie pan, w tym filmie jest ślad przy całej postaci ordynatora, ślad jakiejś kobiety, jakiegoś związku. No można się domyślić, Bardini ma bardzo semickie rysy, więc jakby zakładamy od razu, że to jest ktoś, kto przeżył wojnę w szczególny sposób i że tam stoi za tym jakiś jego związek, który nie wiem, może właśnie się okazał związkiem, w którym nie było dzieci, czy których dziecko zostało gdzieś, przestało istnieć. W każdym razie tam jest jakaś jego tajemnica, z tym, że Krzysztof świadomie nie chciał rzeczy dopowiadać, żeby nie robić tej układanki z klocków, która jest pewną zasadą dramaturgii, szczególnie serialowej, takiej dramaturgii popularnej, że wszystko ze wszystkiego wynika i wszystko się tłumaczy. Myśmy razem z Krzysztofem kiedyś odkrywali Petera Weira, który zrobił Piknik pod wiszącą skałą. Ja potem zresztą go poznałem w Australii i pamiętam, że Weir był zakłopotany i taki właściwie zniesmaczony, kiedy ja mu mówiłem, że tak nam się ten, mniej tylu ludziom się ten film podobał. Byliby się zwariowali. Też mnie uznano za idiotę po tym filmie. Ja właściwie zamknąłem sobie na pewien czas drogę w ogóle do kariery, do Hollywood, bo ja nie wyjaśniłem tajemnicy. No, ludzie płacą za bilet po to, żeby na końcu tajemnicę wyjaśnić. I właściwie żądali zwrotu biletu za bilet. Więc Krzysztof bardzo właśnie popierał to, że tajemnica to jest tajemnica z dużego przez duże T, jeśli tak używać liter, i że ona ma zostać, to nie ma być wyjaśnione. I wiele rzeczy świadomie zostawiał. Można by to wszystko, jakieś klocki ułożyć,
i powiedzieć, on jest taki dlatego, że, ale przecież nikt nie jest taki dlatego, że, tylko są rzeczy, o których się filozofom nie śniło. I to dopiero z tego składa się życie. Historia zaśmienia niego. No to samo, to jest ten sam zarzut. Tak, właśnie nie zaśmienia przygody, tak, główna bohaterka z Merzechem w pewnym momencie i nie dowiemy się do Państwa dlaczego. Jeżeli mówimy o Łirze, to parapet polega na tym, że piknik powietrzną skałą długo uchodził za symbol kina australijskiego i do dzisiaj właściwie uchodzi. Natomiast sami Australijczycy uważają, że on jest bardzo mało australijski, że on jest takim pokłonem na rzecz europejskiego kina artystycznego tak naprawdę. Natomiast Australijczyk mówi niewiele. No tak, to prawda, ale to jest w ogóle stosunek do tego, jak postrzegamy mechanizmy życia, czy je uważamy na sposób, który ja nazwę krótko XIX-wiecznym, scjentystycznym, takim wyrosłym z fizyki Newtona, że życie to jest taki rodzaj klocków Lego i to się po prostu układa i wszystko za wszystko zazębia i wyjaśnia, to jeszcze utrwala w naszej kulturze no, strasznie rozpanoszona psychologia, która jest przecież nauką młodziutką, nawet niektórzy nie są pewni, że to jest nauka, tylko to jest zbiór pewnej wiedzy, ale nie opartej na żadnych pewnych dowodach, ani na żadnych... No jest to po prostu tylko wiedza, taka zgarnięta razem. Wiemy doskonale, że każda mądra przekupka potrafi zakasować profesora psychologii, bo się po prostu coś wie o życiu, coś tam ma intuicję i czuje, ale... To jest ciągle człowiek istotą nieprzeniknioną, iż świat jest ciągle nieprzenikniony. XIX wiek uległ złudzeniu, że już wszystko wiemy, ale to złudzenie już prysło. Chciałbym pociągnąć wątek, który tutaj się pojawił w pytaniu, mianowicie o religijność właściwie całego cyklu, bo to jest jeden z najmocniej dyskutowanych wątków przy odbiorze dekalogu. Pan powiedział, że pan widzi Boga w pierwszym odcinku. Skądinąd wiem, że to jest pana ulubiony odcinek, bo to wyczytałem, wysłuchałem. Natomiast w drugim nie. I no, dyskusja na temat tego, czy dekalog jest religijny, czy nie jest religijny, jeżeli jest to, na czym polega religijność, ona była bardzo bogata w polskim przyjęciu tego filmu. Na przykład w tym drugim odcinku, jeżeli sobie założymy, że to jest odcinek religijny, no to pytanie dlaczego? Pada pytanie o Boga, ale to pytanie nie zostaje, właściwie zostaje bez jakiejś takiej czytelnej odpowiedzi. Tak? Nie wiemy, jakiego wyznania jest główny bohater. Są pudła w scenie, na których jest napisane confiance, prawda? Confiance, czyli ufaj, tak? No tak, ale ja bym tutaj nie dał głowy, ale znając nasz przemysł, myślę, że trafiły się te pudła i może scenograf powiedział, położyć w kadrze, a Krzyś powiedział, oczywiście położyć, a co to jest konfians? Ale to nie przeszkadza, że to jednak jest tak czy inaczej. Nie, ale jest w filmie oczywiście, to już podlega dyskusji następnie. No więc jak to jest tą religijnością tego cyklu całego? To niech Państwo sądzą, dlaczego ja miałbym za Państwa odpowiadać. Ja wiem doskonale, jak to było z Krzysztofem, który no właśnie w momencie stanu wojennego, takiego w ogóle załamania się, któreśmy przeżywali, no nawet w wielu pokoleniach, w tym samym momencie takiego utraty nadziei, utraty perspektyw, no Krzysztof bardzo wtedy właśnie wyczulił się na to, co tak potocznie nazywamy metafizyką. Bardzo zaczął często o tym mówić, rozmawiać, no ale w piśmie jezuitów, które wychodziło wtedy w Warszawie jako jedno z niewielu pism wolnych, nie chcę powiedzieć złośliwie pana kolega, bo prawda, ja bym musiał też odpowiadać za kolegów, z którymi się... Akurat nie jestem pana kłopotowskim osobiście. No nie, to jest żart oczywiście po to, żeby zaczepić filmologów,
To rozumiecie Państwo. Paweł Chłodowski też nie jest filmologiem, jest krytykiem filmowym. To jest subtelne rozróżnienie, ale... No, a to ja bym powiedział, że to tym bardziej zobowiązuje, bo krytyka to jest coś niesłychanie doniosłego. Była kiedyś, niestety nie jest. Ale krótko mówiąc, pan Kłopotowski już został wywołany po nazwisku. Napisał taki artykuł przestrzegający przed Kieślowskim, że to jest farbowany lis, bo to żaden to człowiek o żadnej wiary. I podpisał to jako człowiek, który o sobie też powiedział, ja jestem niewierzący, ale nie łudźcie się, Kieślowski w coś wierzy. I Krzysiek bardzo to mocno przeżył, bo to było w takim czasie, kiedy właściwie tylko jedyny wolny głos odebrał mu jakąś wiarygodność i on wtedy powiedział, jak to, ja jeszcze nie zapukałem do drzwi, a już mnie wyrzucili. I bardzo to przeżywał. Pamiętam, żeśmy często spotykali się w niedzielę i Krzysztof zawsze mówił, tylko nie blisko kościoła, żeby mnie ktoś nie zobaczył, żeby nie podejrzewał, że ja już się dałem no, przekupić po prostu, bo wtedy jakby świadomość tej całej opozycji była bardzo taka prokościelna. No, ale także gwoli sprawiedliwości krytyce zdecydowana większość artykułów, które na temat ekologu się ukazywały, była bardzo pozytywna, wyrażała fascynację, wyrażała, nawet jeżeli tam były jakieś wątpliwości, to były wątpliwości no, do bardzo ważnego filmu, który zainspirował tak, jakieś pytania. Ale ja mam z kolei, wie pan ma wiedzę, której ja nie mam, mimo że jako producent zbierałem te recenzje. Natomiast wydaje się, że w stosunku do tego, jak na Zachodzie została przyjęta ta antologia, to w Polsce była przyjęta bardzo chłodno. Zdaje się, że to moglibyśmy pociągnąć ten wątek. Nie, ja tutaj się przyznaję do nieścisłej wiedzy. Natomiast na pewno Krzysztof to odczuł, bo to o tym żeśmy nieraz rozmawiali. W końcu, jak popatrzycie Państwo dzisiaj wstecz na tamte lata, no to jest jeden z monumentów naszej kultury, który został z tamtych lat. A nie został odczytany jako coś, co ma monumentalne znaczenie, tylko został odczytany jako, często przez wielu określany, jako niezgrabny pomysł. I jeszcze przypisano mu pewną koniunkturalizm, co już było naprawdę podłością. Pytam bardzo proszę. Ja chciałbym przedstawić własną wersję, tak jak ja patrzę na ten film. Może zacznę od tego, że jeden z filmów filmu o Zbigniewie Relidze, tytuł tego filmu brzmi Bogowie. Bardzo często tak się mówi o lekarzach i z tej perspektywy patrzę też na ten film w ten sposób, że Bogiem jest tutaj, bo jednak dekalog też do czegoś zobowiązuje. Cyfra 2 i 1, tak sobie to tłumaczę. I wydaje mi się, że tutaj Bogiem jest lekarz, a takim zwykłym człowiekiem tutaj, niestety nie pamiętam imienia bohaterki, ale grają, wiadomo, Krystyna Janda, tak, pani Dorota. No jakby nie było, bombarduje go swoimi miłościami Boga, a ten wydaje mi się, że nie potrafi na każdą wątpliwość odpowiedzieć i nie zna wszystkich odpowiedzi. No i takie to jest przykazanie. Tak na to patrzę. Chciałby pan skomentować jakoś? Nie, myślę, że to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście w ogóle no, nie tylko to czasy religii, ale no, w każdej sytuacji, w której ktoś ma w ręku narzędzia, które mogą być kołem ratunkowym, ale mogą nim nie być, uratują albo nie uratują, no, natychmiast jest przynajmniej plenipotentem sił wyższych. No i to często przyprawia o taką pychę płynącą z profesji, no, że ktoś, kto administruje lekiem, czyli czasem ratunkiem, no jest kimś, kto czuje się w jakiś ten sposób wszechwładny. Wiecie Państwo, ja uczestniczę czasami w takich programach pani Jaworowicz i czasem ktoś mi ma to za złe, te programy czasami są bardzo brutalne, ale tam się odbywają regularnie zbiórki na to, żeby czyjeś życie kupić.
I to jest kupowanie. No po prostu wiadomo, że jak się zbierze tyle pieniędzy, to na ten lek, którego nie refundują, będzie ktoś wyleczony. A jak nie, to wiadomo też, że jeszcze jest kilka lat albo nawet kilka miesięcy i ta osoba przepadnie. To dziecko najczęściej nie przeżyje. Więc tam, gdzie się dotyka takich, a ten film bardzo tego dotyka, to dziecko jest właśnie takie, no taką, to ma taki wielki wymiar, czy to życie będzie, czy nie będzie. I ja myślę, że lekarz jako pośrednik w tym procesie, no może dostać tego zawrotu głowy i poczuć siebie Bogiem, a już ci chirurdzy najbardziej, bo to w ich rękach jest zawarte. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja może właśnie skomentuję a propos tych lekarzy, bo sam jestem studentem czwartego roku lekarskiego właśnie. Dlatego ten film dość mocno rezonuje we mnie. Może nie jestem tutaj ten z UG, ale z UMZ-u, z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A mam wrażenie, że takie pytania, które stawia Krystyna Jandera ordynatorowi, zdarzają się bardzo często. Mi ostatnio nawet, kiedy byłem na zajęciach przy pacjencie, zostałem postawiony przed pytaniem jako student, który nic nie wiedział o tym pacjencie, czy ja umrę. I to jest pytanie, które stawia mnie w takiej nie dość wygodnej pozycji, gdzie muszę wyrokować przyszłość pacjenta, nie wiedząc o nim nic. A doskonale wiem, że w sytuacji mogą, że tak jak dokładnie powiedział ordynator w tym filmie, że... Ale pytanie źle postawione, przecież wszyscy umrzemy, tylko pytanie kiedy? No dokładnie. Kiedy ja umrę? To jest pytanie. Tak, tak. Ale niemniej jest to pytanie, które jest bardzo... I w tym filmie jest świetnie postawione w takim znaczeniu, że mi się wydaje, że niepewność jest dużo bardziej bolesna niż nawet, nawet najbardziej przykra prawda. Że to zostawienie bohaterki w takim limbo, w takim zawieszeniu jest dla niej dużo bardziej tragiczne niż jakby miała ten wyrok uzyskać. Oczekiwanie na wyrok jest dużo straszniejsze niż sam wyrok. A jak powiem, to jest koniec mojej myśli w tym znaczeniu. Jestem ciekawy, czy pan podziela, czy państwo podzielacie mój pogląd na tą sprawę. A ja mam pytanie, czy pan i pan Krzysztof Kieślowski różniliście się bardzo pod kątem poglądów na filozoficznych właśnie na temat tego, co pan Krzysztof powiedział w kwestii fizyki, determinizmu, wolnej woli? Ponieważ to jest moje prywatne może zdanie, ale wydaje mi się, że w filmach pana Kieślowskiego jest człowiek jest dużo bardziej bezładny i bezbronny wobec losu i tego, co się dzieje. I sam chociażby film Przypadek, czy inne filmy są takie, gdzie ten człowiek jest po prostu rzucony w tą przestrzeń tak bezładnie. A wydaje mi się, że w pana filmach człowiek ma ten wybór momentami. I trochę jest sam sobie. Ja mówię, myśmy nie przeżywali jakiegoś takiego konfliktu, żebyśmy patrzyli na to tak naprawdę inaczej. Przypadek był nakręcony, to mogę powiedzieć, to nie jest żadna moja zasługa, ale on się oparł o mój film Hipoteza. I Krzysztofa ten film szalenie przejął, bo po prostu w nim było takie expressis verbis, takie eseistyczne zapytanie, czy przypadek jest ślepy. No i jak się mu przyjrzeć, to, no, to trudno upierać się, że jest ślepy, bo za dużo mamy takich dowodów, że tym jakby tam jakiś sens w tym przypadku się pojawiał. Był znakiem, był czymś podobnym. I to nie tylko w tradycji chrześcijańskiej, to i w innych religiach jest gdzieś taka intuicja. Krzysztof był bardzo antyklerykalny. Ze względu zresztą na jego dzieciństwo, na ojca i potem to jeszcze z racji Kłopotowskiego powróciło u niego. Bo on uważał wtedy Kłopotowskiego, że skoro pisał w piśmie jezuitów, to że reprezentuje katolików, co z pełnym nieporozumieniem. Ale ponieważ bardzo go nie lubił, więc miał takie duże w tym oparcie. No więc Krzysztof był bardzo szukający. To znaczy naprawdę on chciał strasznie, jak każdy powinien chcieć przeniknąć no, tą tajemnicę, która nas otacza, chociaż troszkę zrozumieć więcej, ale Krzysztof nie ustawał w tym nigdy i dlatego nie miałem poczucia, że się tak bardzo różnimy. Może miałem więcej nadziei od niego, ale on tej nadziei szukał, więc to wiele nie zmienia. Mam takie pytanie, nie wiem, czy odpowiedź na nie uzyskam. Skąd pomysł, skąd inspiracja, żeby podjąć ten temat dekalogu? No to już Krzysztof razem z Piesiewiczem, a właściwie najpierw Krzysztof miał, chodziło mu to po głowie,
że bardzo był człowiekiem uczulonym na etykę, na przyzwoitość. Zresztą były to czasy, w których wszyscyśmy musieli bez przerwy nad tą przyzwoitością się zastanawiać, bo to były czasy, które nas stawiały co chwila przed jakimś wyborem. I te wybory nie były proste i to nie były wybory, w których łatwo było wskazać, które rozwiązanie jest lepsze. Więc ja myślę, że to z tego wiecznego zastanowienia nad granicami, nad zasadami przyzwoitości wynikało to, że on się skupił na dekalogu jako na pewnym kodeksie, który ma wielki, uniwersalny zasięg i którym się jako dojrzały człowiek zainteresował. Zresztą najczęściej dojrzali ludzie nie wracają tak wprost do tego dekalogu i nie czytają tak naprawdę tych mojżeszowych ksiąg, z których wynika zresztą, że dekalog, tak jak my go znamy, jest ogromnie dużo wątpliwości takich dotyczących tłumaczenia tego, jak on został sformułowany, czy on jest w ogóle pozytywny, czy negatywny. Ja myślę, że Pan się na tym zna dużo lepiej ode mnie. Jakby Pan nam coś o tym powiedział, to byłoby pewnie bardzo pożyteczne. Ale czy na przykład to są negatywne, czy pozytywne nakazy? Bo twierdzą, że to wcale nie musi być negatywne. W tym dekalogu, który my znamy, wszystko jest, nie będziesz czegoś tam robił. Ale może to jest, że będziesz, tylko odwrotnie. Podobno jest taka wersja. Ja tylko wiem z tytułem żartu, że jak z tej góry schodził Mojżesz i Żydzi czekali, to Mojżesz powiedział: udało mi się wytargować, że jest tylko 10. Taka anegdota jest, może Pan potwierdzi albo zaprzeczy prawdziwą, odnosząc się do tego pytania, które Pan zadał, skąd pomysł. Po filmie Bez końca, film Bez końca był bardzo źle przyjęty właściwie przez film do pewnego stopnia polityczny, więc taki kij włożony w mrowisko bardzo ostrego sporu politycznego w roku 83. No i bardzo źle przyjęty film. Kieślowski z Piesiewiczem stoją na deszczu. No, tacy zdołowani po prostu przyjęciem tego filmu. Jeden z nich zgubił rękawiczki, co jeszcze to presję pogłębiło. No i wtedy któryś z nich powiedział: jeszcze raz zrobić film o rzeczach podstawowych. Bardzo możliwe. Ale wszystkie filmy Krzysztofa w gruncie rzeczy dotykają spraw podstawowych, dlatego jest wielkim artystą, a nie przeciętnym. Bardzo troszeczkę w rolę adwokata diabła. Chciałem Pana skonfrontować z pewnym zarzutem w stosunku do tego filmu. Właściwie do całego cyklu. Mianowicie zarzut mówi o tym, że sytuacje przedstawiane w dekalogu są wydumane, naciągane, właściwie marginalne, jeżeli chodzi o doświadczenie życiowe. No, tak jak w dzisiejszym filmie, tak jak w odcinku czwartym, gdzie dochodzi do takiej relacji prawie że kazirodczej między ojcem a córką. Pojawia się możliwość, że on może nie jest ojcem, a może jest ojcem. Jak w odcinku siódmym, gdzie babcia udaje matkę dziecka swojej córki i tak dalej, i tym podobne. Jak by Pan odpowiedział na taki zarzut? Przepraszam, ale ja bym po prostu głęboko wzruszył ramionami. Bo on jest kompletnie, nie wiadomo na czym oparty. Dlaczego ma być tak jak zwykle? Skąd jakieś takie przekonanie, że sytuacje mają nie być wydumane? No właśnie mają, za to się płaci, żeby artysta dumał. Jak wyduma, to wtedy się kupuje bilet. No co to za kaprysy, że komuś się zachciało innego kina? Znowu wspomnę, jeden z krytyków przy moim ostatnim filmie zaczął pisać, jaki ja film powinienem zrobić. No, wspaniały pomysł, ale niech on go zrobi, po co ja mam to robić? Znaczy, no, za zapleczem tego pomysłu jest takie myślenie, że jak ktoś chce robić filmy, które docierają do samego sedna ludzkiej kondycji czy etyki, to nie powinien się opierać na sytuacjach wydumanych, które się zdarzają bardzo rzadko. Ale dlaczego? Dlatego, że bardzo rzadka sytuacja. No bardzo rzadko, który mąż dusi żonę, ale zdarzyło się to Otellu i Desdemonie i dużośmy się z tego dowiedzieli. O ludziach, nie dusząc własnych żon. Zaczęliśmy od pytania o to, jak zgadzałem Panu pytanie, jak dzisiaj się ten film
jak oglądało, podzielę się moim wrażeniem. W pewnym sensie miałem uczucie ucieczki do świata, którego nie ma. Te rzędy małych fiatrów, ta woda gotowana, prawda, po to, żeby się wykąpać. Ten grzejnik, który gdzieś tam stoi, ta opryskliwość między ludźmi, prawda? To szkoda, że pana nie przejechało, prawda? Niech pan stąd wyjdzie i tak dalej, i to podobne. Wydaje mi się, że mimo wszystko poziom uprzejmości w tej chwili w naszym społeczeństwie, chociaż jest daleki od pożądanego stanu, jednak jest wyższy. No, więc taki ten świat, no taki słaby, no, bym powiedział. Nie, jest to świat piękny i doskonały, ale też postaci grane przez Jandę wtedy się wyróżniały, że miały odwagę być niegrzeczne i opryskliwe. To prawda już było od człowieka z marmuru, że to była osoba jakby nowego pokolenia, no a myślę, że od tego czasu zrobił się ogromny krok naprzód, bo Janda tu jeszcze nie używa wulgaryzmu, jeśli gdyby ten film powstał, to sobie wyobrażał. Co ona by powiedziała panu? Ale Bartini nie jest lepszy, tak? W pół zdania właściwie zaczyna rozmawiać z przez telefon z kim innym, ani do widzenia, ani. Tak, nie, to bez problemu. Niewątpliwie tylko, że ja nie bardzo wierzę, bo u nas w dziedzinie usług oczywiście, no to teraz jest fałszywy uśmiech, który jest wpisany jakby w obowiązki pracownicze. Ale jak się czymś handluje, sprzedaje, jak się jest w recepcji, trzeba się uśmiechać. Ale czy się obyczaje tak bardzo poprawiły, to nie jestem pewien. No w każdym razie może forma jest inna, może treść pod tą formą jest tak jak była. Ale... No, ale wulgarności jest dużo więcej niż było, to poszło daleko naprzód. Natomiast to jest tylko taki przyczynek do pytania, które bardziej istotnego mi się wydaje, które chcę zadać. Mianowicie o to, dlaczego, jak oglądałem ten film pierwszy raz w latach 90., może mnie to tak nie uderzało, no bo to był świat rzeczywiście podobny do tego, w jakim żeśmy żyli. Natomiast w tej chwili widzę wyraźnie tą brzydotę, tą osłość, tą opryskliwość. No ten świat taki mało zachęcający, dużo śmierci, tak? No film się zaczyna od martwego królika, pierwszy odcinek się zaczyna od martwego ptaka, zdaje się. Taka obsesja śmierci, także trochę tak jest i tak zresztą pisano w tym filmie, że Kieślowski robi film o dekalogu, czyli o zbiorze wartości, którymi powinniśmy się kierować, ale robi te filmy za pomocą antywartości, tak? Czyli pokazuje ludzi grzesznych, pokazuje ludzi, którzy nie trzymają się litery dekalogu, pokazuje świat, który jest światem rozmarniałym, zdegradowanym. No to prawda, ale ja myślę, że dekalog był adresowany właśnie do takich ludzi. A ja nie potrzebują dekalogu, bo już wszystko wiedzą same. Solidarność grzesznych, taki nawet artykuł się ukazał. Proszę bardzo, czy jakieś pytania z Państwa strony? Tutaj widzę, są dwa pytania. Tutaj. Tak ogólniejsze chciałem pytanie zadać. Ja wiem, że między przyjaciółmi to jest taka wymiana i energia przepływa, umysły już przepływają i trudno powiedzieć, to jest twoje, to jest moje, ale ja pamiętam film Amato, w którym Kieślowski pana zaprosił do występu i tam, ja to tak odczytuję, składa hołd panu i pana wkładowi w bycie Krzysztofem Kieślowskim. Ja mam pytanie, czy pan mógłby wskazać, pomimo tej trudności, w odpowiedzi, co pan Krzysztofowi Kieślowskiemu zawdzięcza? Co takiego szczególnego można było wymienić, żeby no, powiedzieć, to jest z Krzysztofa w Krzysztofie? Nie, pan tutaj dotyka delikatnej sfery, bo nikt z nas nie jest pozbawiony ego, a nawet jeśli chodzi o artystów, to przeciwnie, wszyscy cierpimy na przerost. I to nieusuwalne operacyjnie. Więc ja się mogę przyznać do tego, co jest jawne i oczywiste, no to, że z tej hipotezy Krzysztof wysnuł dalszy scenariusz, to mogę sobie przypisać. Natomiast poza tym, że no, przyjaźnie się wymienia najrozmaitszą, ogromną ilość poglądów, to na pewno też Krzysztof, obserwując moją drogę do kina, która prowadziła przez filmy amatorskie, no, wpadł na pomysł, że to może być temat, a ja kompletnie na taki pomysł nie wpadłem i patrzyłem jak zupełnie zdumiony, że ktoś może pomyśleć, że o filmie amatorskim można zrobić film nieamatorski.
Ale to nie, to raczej ja mu zawdzięczam, że on to tak prosto odkrył, a ja siedząc w tym po uszy, do głowy mi to nie przyszło. I dlatego musiałem to odpokutować, pokazując się w tym filmie, co nie było dla mnie taką specjalną uciechą. Bo Krzysztof jeszcze cały czas powtarzał, jak zrobisz błąd w dialogu, to musisz mi jako producent dodać taśmę. Nie miałem skąd jej wziąć. Nie, no to oczywiście było w sferze żartów. Natomiast nawet jak były, ja mam z Tarkowskim też takie pewne elementy, gdzie mogę powiedzieć, że to on mi podpowiedział, a to ja jemu podpowiedziałem. Ale raczej tego nie należy opowiadać o tym, bo to są właśnie takie... To nie jest przedmiot handlu, to nie jest przedmiot targu. I lepiej zostawić to, żeby nie było przypadkiem właśnie przerostu ego i przypisywania sobie wszystkich zasług. Niektóre to chętnie sobie przypiszę, ale nie wszystkie. Proszę bardzo, tam pan podpowiedział. Ja teraz wstanę, to będzie widać, że chcę coś powiedzieć. Dziękuję bardzo, że powiedział pan kilkakrotnie, że w tamtych czasach musieliśmy dokonywać wyborów i że każdego dnia i to w życiu rzeczywiście zastanawialiśmy się, gdzie jest dobro, a gdzie zło. I tak było rzeczywiście, pamiętam. I tu jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy też muszą pamiętać, powinni, może muszą jest złym słowem. Trzeba pamiętać, że teraz jest chyba trudniejszy wybór, bo wtedy było łatwiej, było oni i my, tak można powiedzieć. Natomiast tutaj już nie jest tak prosto, ale dokonywać wyborów trzeba też każdego dnia i w każdej chwili. I o tym też chyba, dobrze pamiętać. Że pani przyjmie modne, postmodernistyczne przekonanie, że nie ma prawdy, nie ma dobra i w związku nie ma piękna, wobec czego wszystko ma być różnorodne, ale niczego z niczym nie trzeba porównywać. No i w ten sposób kanibal i wegetarianin stają, prawda, w jednym szeregu. Różnią się już o pewien szczegół, który jest pozornie istotny. No i uwaga, kochajmy się i rób to, co chce tam. No cóż to, chociaż proszę pozwolić mi bronić owsiaka, zrób ta, co chce ta, bo jednak to jest cytat ze świętego Augustyna, tylko on dopowiada, po pierwsze, tłumaczą to lepiej, ale przede wszystkim kochaj. Kochaj i rób. A jak kochasz naprawdę, to nic złego nie wybierzesz. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Został tam. Pani później pan. Dobry wieczór. To ja mam takie pytanie, być może w tym filmie raczej było odzwierciedlone takie podejście, że już zaniknęły te wszystkie ideały, w sensie, że takie, no powiedzmy, socjalistyczne, komunistyczne, czyli takie punkty, z którymi można było kierować się. I jeszcze dodatkowo też taki kryzys religijny tak naprawdę, więc może ten film po prostu deklarował to, że świat nie jest aż taki prosty i że nie trzeba wtrącać się w taki postmodernizm akurat, czy... Może pan jakiś... coś na ten temat powiedzieć. Ja po prostu bardzo nie lubię postmodernizmu. Wydaje mi się, że to jest zatruta filozofia. I w innym z moich filmów jest taki dialog, który wygłasza, nie podejrzewam, że pani znajomy, pan Stupko, że mówi, jak zostawić spadek, żeby najbardziej zaszkodzić ludzkości. I po różnych konsultacjach dochodzi do wniosku dać granty postmodernistom, otworzyć katedry, ogłupią młodzież i świat się zepsuje do reszty. Takie szydercze przesłanie zawarłem. Chociaż nie odmawiam, prawda, postmodernizmowi również wielkiej zasługi, bo to jest, prawda, postmodernizm jest ojcobójcą, dlatego że rozprawił się z marksizmem, a z niego wyrósł. No więc niby ojcobójstwo nie jest rzeczą szlachetną, ale czasami, jak widać, pożyteczną. Prawda? Zabójca tyrana, nawet jak jest synem, no jak dokonuje czegoś dla dobra ludzkości. Proszę bardzo. Pan. Dziękuję. Dobry wieczór. Pierwszy raz oglądałem ten film, więc mam nadzieję, że myśląc na bieżąco nie powiem żadnej bzdury odnośnie mojego pytania. Cały czas myślę o tym, co pan profesor powiedział. To znaczy, że bohaterka jest zakłamana. I to, w jaki sposób odpowiedziała
że ten wybór to tak naprawdę odnosi się do miłości jej, czy wybrać konającego męża, czy partnera. Ale właśnie, czy tutaj nie ma tego zakłamania, bo czy bohaterka tak naprawdę kochała kogokolwiek z nich, czy to nie jest tak, że kochała siebie i wybór odnosił się do tego, czy zachować czyste sumienie, czy zostać przy mężu, czy jednak wybrać nie kochanka, którego wydaje mi się nie darzyła większymi uczuciami, przynajmniej to, co było na filmie oczywiście przedstawione, a tylko jedyny cel, który miała, to wybrać nowe życie. Zupełnie nowe życie, które jest łatwe, prostsze, bez chorób. Czy słusznie myślę, czy to jest kompletna bzdura? Tak jak mówię, to jest możliwe całkiem. Dziękuję. Wie pan, to pan przedstawia interpretację, zresztą chyba bardzo całkiem trafną. Natomiast no, zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak to w życiu bywa i tutaj już wiarygodność historii no, jest oceniana subiektywnie. No, ja ją, tę kobietę odbieram, może właśnie podobnie jak pan, jako kobietę, która nie jest naprawdę kochającą kobietą. To jest ktoś, kto rzeczywiście ma coś pokręconego w głowie, no ale może ona uwierzyła w tą nieskrępowaną wolność, w to, że ona ma prawo, żeby się sama wyrazić i że to będzie kogoś innego kosztowało, czy nawet jakieś życie, to nic, bo ona sobie tego życzy. No to jest ta postawa, która dzisiaj w społeczeństwie konsumpcyjnym uchodzi za postępową. Dla mnie postęp idzie w inną stronę i to postępowe nie jest. Ale o postęp trzeba się kłócić, bo to nie ma tak, że każdy z nas będzie miał inną koncepcję postępu, bo wtedy postępu żadnego nie będzie. A ja ciągle pamiętam, Państwo młodzi tego już nie pamiętacie, był taki przywódca, który się nazywał Gomułka i on był dość nieszczęśliwym retorem i trafiło mu się takie powiedzenie, że przed wojną za sanacji byliśmy blisko przepaści, od tego czasu zrobiliśmy ogromny krok naprzód. No i to jest tak, że jeżeli to jest postęp, to raczej lepiej nie być postępowym. Albo też postęp jest zupełnie gdzie indziej. I myśl o tym, żeby była miłość, która na przykład nie polega na tym, że trzeba oddać trochę wolności za to, żeby kochać, bo jak się nic nie odda, to się nic nie dostanie. To jest myśl, którą niektórzy uważają za bardzo wsteczną, a ja za postępową. Jestem przekonany, że nie ma szczęścia bez cierpienia, po prostu tak one są związane. Cierpienie trzeba szukać, ale ono jest jedną ze składowych życia. I to nawet teraz miałem do czynienia z anestezjologami i ze zdziwieniem usłyszałem, że oni też tak mówią, chociaż mówią o sprawie medycznej, że to nie jest, że nawet w medycynie cierpienie nie jest zawsze złem absolutnym, że jest czasem potrzebne jako ten ważny sygnał, który pozwoli odzyskać równowagę i tak dalej. No, na ten temat nie powinienem się mączyć, chociaż z tego samego cyklu w zeszłym tygodniu bardzo się czuję uhonorowany, zaproszono mnie do Poznania na kongres diabetyków, którzy chcieli, żeby taka była jedna na tym kongresie, taka pogadanka na tematy ogólne i niezobowiązujące. Wracam do moich studentów po spotkaniu z tymi diabetologami, a studenci słuchają mnie z ogromnym zaciekawieniem i pytają, czy to jest odmiana satanistów, bo tutaj i tu jest diabeł. Proszę Państwa, będziemy się zbliżali do końca chyba tego spotkania. Ja sobie pozwolę jeszcze zadać jedno pytanie, które nawiązuje tutaj do pytania, które padło o to, co ewentualnie Pan zawdzięcza Kieślowskiemu, co z kolei Kieślowski Panu. Chciałem zapytać o góry, tak? Bo tutaj się pojawia motyw gór. U Kieślowskiego specjalnie nie ma gór w innych filmach, natomiast u Pana tak, w wielu filmach i Spirali, i w strukturze, że Krzysztof się wychował w górach, a ja jestem człowiekiem nizinnym. Ja tęsknię do gór, bo było mi zawsze daleko. To w każdym razie w bardzo wielu filmach pan używa motywu gór, czasami wręcz w sposób centralny.
ale wydaje mi się, że w trochę inny sposób niż on tutaj, bo chciałem zestawić te góry z tym, co pan mówił tam przed chwilą na temat egoizmu głównej bohaterki, która myśli o sobie. No jeżeli ona jest taką egoistką, to te góry nie są czymś, co jest u pana w filmie, czyli jakąś taką próbą charakteru, jakimś takim dotknięciem nieba, jakimś takim wprowadzeniem właśnie tego wymiaru, który nie mieści się w ludzkim horyzoncie, tylko jest no właśnie taką formą ekstremalnego udowodnienia sobie, prawda, takiej atrakcji o tym życiu. No tak, tutaj te góry nie są bardzo rozwinięte, mamy trochę... Ale jest zdjęcie, jest, prawda, jest ten kolega górski, który wyjeżdża, No właśnie, ale on pełni tą taką rolę, no, kogoś, kto ma do czynienia z czymś lepszym niż to umieranie w szpitalu, który jest jakby rzeczywistością codzienną. Może to tak jest, trudno mi powiedzieć, nigdyśmy z Krzysztofem o górach specjalnie nie rozmawiali, no ale no, nie o wszystkim. Rozmawiał.